W tym roku trzeba było zrobić 5 milionów bilansów zdrowia dzieci, a więc to dziecko wziąć, zbadać dokładnie, zmierzyć, zważyć, opisać, czy jest zdrowe. Ile zrobiono? 1 112 000. Czyli 3 miliony, ponad 3 miliony 800 dzieci nie zbadano, a pieniądze poszły. A gdzie te pieniądze są? Ja się dowiaduję od lekarzy, a bo to zostało źle zaksięgowane, źle zapisane. Ja mówię, nie, tyle bilansów zostało wykonane. Gdzie są pieniądze? Kto to kontroluje? I jakie są przepływy? Jeżeli w Olsztynie zwalnia się dyrektora szpitala za to, że leczył wszystkich chorych na raka, to ja pytam, jakie, pytam ministra na ostatniej komisji, jakie były przyczyny zwolnienia tego dyrektora, bo ja nie chcę dowiadywać się z jakichś gazet byle jakich. Jestem posłem po to, żeby prosto zadać pytanie ministrowi i dowiedzieć się od niego, a minister mówi do mnie, nie wiem. Proszę Państwa, ja myślę, że Państwo macie też dużo do powiedzenia, bo dużo wiemy, bo wszyscy oglądamy, czytamy. Ja chciałam z Państwem także porozmawiać, chciałam zapytać, chciałam też podyskutować o tym, co nas wszystkich dotyczy. I ja myślę, że ten obraz, który zobaczyliśmy w środę, ten obraz, który zobaczyliśmy wcześniej, który wyłania się z nagrań, z zachowania naszej niestety, bo przecież ci ludzie, Donald Tusk dostał w Warszawie 350 tysięcy głosów, więc on nie jest przypadkowy posłem. Wybrało go nasze społeczeństwo, ale Robert Biedroń, który opowiadał o swoich kłopotach osobistych w Sejmie i gdzie tylko może, został wybrany w Gdyni, proszę Państwa, tak? No więc to są ludzie, którzy nie przypadkiem tam się znaleźli. Ja widzę różnych posłów, którzy po prostu naprawdę nie powinni być na pewno radnymi w gminie, bo w gminie jest trudna praca, a oni zostali wybrani do Sejmu. To my ich wybieramy. My idziemy i wrzucamy łatkę. Ale to nie my. To nie my, tak. Nie ci, co na sali. Ja wiem. Właśnie my to ale ja... Tak, ale teraz właśnie chciałam o tym powiedzieć. Ale co my możemy w tej sytuacji zrobić? Co? Ja mówię do moich wyborców. Niech każdy z Was, każdy, przyprowadzi na wybory i przekona przynajmniej jedną osobę, która nie głosowała na ludzi uczciwych, przygotowanych do pracy, takiej, gdzie się stanowi prawo, gdzie się kontroluje rząd, gdzie się kontroluje także władze kontrolne. Jedną tylko osobę, proszę Państwa, to będziemy w stanie przywrócić Polskę taką, jaką chcielibyśmy widzieć. Polskę demokratyczną, Polskę wolną, Polskę sprawiedliwą i Polskę, w której po prostu będziemy solidarni wobec tych, którzy są z różnych powodów słabsi. I skończymy z tym, co ukazuje się z tego strasznego obrazu. Z zakłamaniem, manipulacją, cynizmem, pazernością, wreszcie ze złodziejstwem. Chcemy Polski, która będzie Polską wolną, demokratyczną, gdzie będą liczyły się przede wszystkim interesy narodu, interesy obywateli, a nie interesy wąskich, powiązanych ze sobą grup. I ja mówię, tak niewiele trzeba. Przekonajmy jedną osobę, każdy z nas. Każdy z nas, kto wie, jak ważna jest Polska, jak ważne jest wolne, niepodległe, własne państwo dla rozwoju narodu. Bo przecież, proszę Państwa, nie musi być ani Polski, nie musi być ani narodu. Ja mam wykształcenie historyczne. Zobaczcie, ile w historii narodu znikło. Zobaczcie, ile państw znikło. O to trzeba walczyć. Każdego dnia. O każdej godzinie trzeba po prostu angażować się. Będą wybory samorządowe, będą wybory parlamentarne. Szukajcie wśród siebie ludzi uczciwych, przygotowanych, wykształconych do tego w różnych okolicznościach, w pracy, działalności, na uczelniach dobrych. Tak
takich, którzy dobrze by pokierowali sprawami własnego środowiska, własnego kraju, własnego miasta. To jest niezwykle ważne. I o to chciałam Państwa wszystkich bardzo gorąco prosić. Bo jeżeli teraz nie zwyciężymy w tych wyborach samorządowych, w następnych wyborach parlamentarnych, to po prostu, ja mówię moim studentom, mam bardzo dobrych studentów, mówię, nie macie po co tutaj zostawać. Mówię to z bólem, ale naprawdę nie mają po co. To może teraz przejdziemy do tego, żeby porozmawiać.